Siema, tu State Inuma, to jest seria urbanizacji Polski. Jak widzicie, właśnie została wypowiedziana katolicka krucjata przeciwko Anglii. No, mają tutaj katolicy lekką przewagę, około 50 tysięcy ludzi. Oni mają 331 tysięcy, ja mam 280. Aczkolwiek myślę, że na spokojnie to jest do ugrania. Będę się tutaj po prostu na wyspie bronił. Powołam oczywiście wszystkie swoje wojska, tylko nie jak będą wyglądały moje finanse po tym wszystkim, bo dużo teraz wydawałem. Wymaksowałem prawie że swoich zbrojnych. Zacząłem powoływać jeszcze jedną grupę opancerzonej kawalerii. Mam ich już 600. No a jak widzicie, wszystkie inne regimenty są wymaksowane. Więc oczywiście potrzebny mi tutaj punkt zbiorczy w Anglii, tylko... Aha, to nie jest mój wasal, zapomniałem o tym. No dobra. Co... jakby to teraz rozegrać? Jakbym próbował się przemieścić wodą, to zapłaciłbym od razu 700 sztuk złota, aczkolwiek do Anglii nie ma innej drogi niż wodna. Więc myślę, że najlepiej będzie jak najszybciej powołać całą armię i popłynąć tam po prostu. Zapomniałem, no po prostu miałem laga mózgu i pomyślałem najpierw o tym, że w sumie mogę tam powołać w armię, ale to nie jest mój wasal już. No to jest jednak jeden z tych minusów uwalniania władców podczas krucjaty. Nie można od razu zainterweniować na ich ziemi, tylko trzeba chwilę czekać, zanim się to stanie. No ale balans sił, myślę, że mimo, że jest na korzyść katolików, to i tak ostatecznie będzie na pewno to wszystko dla nas. Chrześcijańska sztuka w obrębie Łęczycy. Mogę zostać doświadczenie w styl życia w zakresie jeszcze ścieżki nauki. Dobra. W sumie nie będę powołał wszystkich chłopów. Grunt, że mam swoich zbrojnych. Robię to dlatego, żeby aż tak nie wymęczyć swoich finansów, w razie czego zawsze mogę jeszcze coś dosłać. A moje finanse wymęczy właśnie głównie sam fakt, że muszę ich przemieścić drogą wodną. 2000 nocy Poland. Ha? Kiedy oglądam sztukę, szybko staje się jasne, dlaczego Gabriel jest tak dobrze znany go jako geniusz literacki. Proza, wykonanie... Po zakończeniu przedstawienia Gabriel i ja zostaniemy sam na sam. Już mnie nauczyć interpretacji Pisma Świętego. Kosztuje 150 sztuk złota. Nie dziękuję. Mogę zyskać atrybut na ścieżce nauki, nawet jeśli nie zapłacę. Dobra, no to będzie kosztowało i tak przemieszczenie wszystkich moich tutaj wojskowych. Prawie że całe złoto, które posiadam. Ale muszę zapłacić, bo nie mogę na tej krucjacie nie zainterweniować. I to nie zainterweniować właściwie z całą swoją mocą. Więc lecimy, wysyłam ich tam i będziemy spłukani. Aczkolwiek, myślę, że spróbuję tutaj jeszcze jakoś zyskać złoto. Ty i Gabriel jest to 3 pojedynek, jak spróbujecie wygrać na umiejętności dyplomacji. Moja dyplomacja jest na poziomie 23 punktów, więc myślę, że na spokojnie wygram. Dobra, mogę prawowicie barona Mieszko uwięzić i baron Mieszko częściowo sfinansuje mi wojnę przez swoje uwięzienie. Mam tylko nadzieję, że baron Mieszko miał jakieś złoto. Utrzymałem też punkt. Okej, baron Mieszko był wart 30 sztuk złota, więc miesiąc utrzymania tej armii. Erudyta plus 15% do rozwoju, więc no wszystko to będzie się oczywiście 15% szybciej rozwijać. Łęczyca teraz zyskuje 2,3 progresu na miesiąc. Kraków zyskuje 7,6, więc dosyć szybko obie te prowincje powinny zostać wymaksowane. Oczywiście gra jest teraz nieco spowolniona, ponieważ zaraz będę próbował doprowadzić do jakiejś korzystnej bitwy. Póki jeszcze tutaj katolicy się nie zebrali też z całą swoją mocą, aczkolwiek większość z nich może dopłynąć zanim ja dopłynę. Może nie jest to najlepszy pomysł. O, jeszcze chłopi się buntują. Dobra, no na razie z chłopami to nie mogę nic zrobić. Muszę walczyć na krucjacie, więc policzmy teraz szybko te wojska. Dobra, mniej jest ich minimalnie niż moich, więc mogę na spokojnie wytoczyć tam bitwę. Mam też tutaj całkiem dobrych dowódców. Jednym z nich jestem ja, jednym z nich najlepszym jest mój wasal, który już sam dowodzi swoimi wojskami.
Tracę teraz niestety 100 sztuk złota miesięcznie, więc moje wojska nie będą walczyły z pełną mocą. Ale jak teraz w bitwie ich trochę umrze, to już finanse się nieco poprawią, więc myślę, że ta bitwa i tak jest tego warta. Te wszystkie wrogie wojska też się nie połączą wszystkie naraz, więc od razu przynajmniej. Więc jak zaatakuję, to no to jest najlepszy moment na atak teraz, jak oni są tak rozdzieleni w taki sposób, tak? No, 5000 jest bite oddzielnie, możemy nawet spojrzeć na tą bitwę, jak spowolnię grę. Mają tutaj jakiś kuszników, no i przychodzą sobie stopniowo i stopniowo są bici. Tak jak być powinno. Myślę, że nie uzyskają przewagi takiej, żeby pokonać moją armię. Dobra, zostanę tutaj z królem Jarosławem przyjacielem. Będzie ich łącznie tutaj w jednym momencie prawie 40 000, ale są ogólnie zbici. Mam nadzieję, że żona z tym zapytaniem inwestycyjnym chce mi przekazać złoto. Chce mi przekazać 300 sztuk złota, więc idealnie. Badania anatomiczne. Nie, wezmę zarządzanie, dochód plus 10 i potem centralizację, żeby zwiększyć rozwój swojej stolicy. W międzyczasie on weźmie tego, te badania anatomiczne, ale nie będę rozwijał tych drzewek, bo chcę posunąć rozwój jak najbardziej. No i oczywiście złoto. Finanse. Dobra, wykończę teraz tutaj tą armię, a potem tą na północy i na spokojnie. Ja mam nadal 76 000, więc prawie nikt nie umarł na tej bitwie z mojej strony. Możemy ich tutaj spokojnie czyścić, oni będą przypływać stopniowo i tym sposobem Deus Vult stanie się to co Bóg chce i Anglia zostanie obroniona przed złymi katolikami. Tutaj będę miał też 15 000 jeszcze do pokonania. Niestety moi sojusznicy cały czas się wpieprzają niepotrzebnie do tej bitwy. Nie jest to najlepszy pomysł, ale król polski na szczęście ich uratuje. Mógłbym nawet już w tym momencie rozdzielić tą armię, ale jeszcze myślę, że to nie jest dobry pomysł. Mam już jakiś więźniów, więc zwolnię ich, żeby chociaż na chwilę przestać być na minusie. Bo bycie na minusie powoduje powstawanie negatywnych efektów w moich hrabstwach. No i sprawia też, że moje wojska troszkę słabiej się biją. Dobra, jak ja dołączę do tej bitwy, to już raczej... czekajcie, czy... Nie, oni wygrali, ale wrogie wojska się tutaj troszkę próbują przemieścić. Nie, oni wygrali tą bitwę jakimś cudem, mimo tego, że atakowali od razu po zdesantowaniu, więc okej. Troszkę już mogę przyspieszyć. Mamy 43 punkty progresu na tej wojnie. Z racji tego, że wygraliśmy no, dwie dosyć spore bitwy. Zaatakuję ich teraz i myślę, że wygram na spokojnie. Im się kończą zapasy, mi jeszcze nie jakimś cudem. Ale to dlatego, że on jest dobrym wojskowym i przez to może troszkę więcej zapasów trzymać. Trochę ich więcej przywiózł ze sobą. Niestety nie mam już więcej więźniów, więc na tej bitwie oni otrzymają karę za to, że jestem spłukany, ale i tak wygram i pokonam tutaj, no myślę, że prawie 40 000 katolickich wojsk. Dobra, już 60 punktów progresu. Niestety na takiej wojnie, na krucjacie, ja nie dostaję żadnego złota, więc muszę przez chwilę przestać inwestować w swoje ziemię. No tutaj już lecę na kolejną bitwę. Kolejna bitwa, której oni do niej dołączają po kawałku, więc robią to, czego się nie powinno robić. No i są właśnie bici do zera. Dobra, wezmę tutaj doświadczenie na ścieżce zarządzania. Też chcę dbać o jeden artefakt, który posiadam, ale ten artefakt mi zniknął podczas sukcesji niestety, więc nieważne. Była to książka, która zwiększała rozwój w całej mojej domenie. No ale ktoś inny ten artefakt odziedziczył, on jest w czymś innym posiadaniu. Ja absolutnie nie pamiętam, jak ten artefakt się niestety nazywał, więc raczej go nie odzyskam. Ale trudno, nie spieszy się jakoś mocno. Dobra, krucjata została wygrana. I to mimo katolickiej przewagi, dosyć sporej. No ale tak jak mówiłem, kurde, nie mogę ich tutaj rozwiązać. Serio. Muszę jeszcze raz popłynąć. Jeszcze raz stracić tyle pieniędzy na to, żeby tą armię rozwiązać. Ale nie mogę ich też rozwiązać przez to, że jestem na wojnie z chłopstwem. Więc tym razem chłopi znowu okazali się drobnym niuansem. Oczywiście mogę wezwać w międzyczasie na przykład swoich sojuszników, co często robię.
W sumie tych wszystkich mogę wezwać na wojnę z chłopstwem, nic mnie to nie kosztuje i też raczej nikogo więcej nie będę potrzebował, ale tak dla pewności wezwę na przykład króla Węgier albo wielkich Moraw, bo oni są blisko i oni dosyć szybko tutaj przypłyną albo przyjdą po prostu. No Niemców, dobra, Niemców zamiast Węgrów. I oni pomogą mi tutaj posprzątać na polskich ziemiach. Zaraz też przejdę do mapy rozwoju. Tylko najpierw muszę zakończyć tą wojnę. No niestety, chłopi po prostu wykorzystali to, że ja muszę zapłacić 700 sztuk złota. Na szczęście dosyć szybko te pieniądze odzyskam, jak już zdesantuję swoje wojsko w Polsce. No tylko, widzicie, niby przypadkowe, ale w sumie zmyślne z ich strony. Chłopi nie są aż tacy głupi, jak się powszechnie uważało w średniowieczu. Dobra, Niemcy już tutaj właściwie wkraczają i czyszczą. Natychmiast wprowadzę. Oczywiście tego, kto chce mi złożyć hołd, no nadal nie mogę tej armii zwolnić. Oni już umierają niestety z głodu. W sumie mogę ją od razu rozwiązać. Moi sojusznicy już tutaj są i już czyszczą armie chłopskie, więc do żadnego zwycięstwa w oblężeniu nie doszło z ich strony. Ja już zaczynam odbudowywać się finansowo. Postrach by mi się przydał. Na przykład. Żeby właśnie nie dochodziło do takich rebelii. Wolne stanowisko w Radzie. O, zarządca. Zobaczmy, czy ja mam kogoś naprawdę dobrego na to stanowisko. A potrzeba mi kogoś... O, mam kogoś naprawdę dobrego. Jest to jeszcze członek mojego rodu. Więc kiedy skończy się robić ta tradycja, którą ostatnio sobie załączyłem, to jego umiejętność zwiększania rozwoju będzie zwiększona jeszcze o 10% przez tą tradycję. Przez ten nepotyzm rodowy. Nie, tego miecza na pewno nie chcę reperować. I za chwilę też wracam do Mongolii przeciwko hordzie. Mam też jakiś w sumie jeńców z tych wojen ostatnich, których mogę zwolnić, więc ich zwolnię. Przynajmniej dojdę do tego poziomu, dzięki nim, gdzie już nie będę na finansowym minusie. No więc wszystkich ich tutaj zwalniam. Albo prawie wszystkich. Ale jak już wszystkich, to wszystkich w sumie. Każdy z nich jest coś wart. A złoto piechotą nie chodzi. Jest takie właśnie stare rzymskie przysłowie. Albo pieniądz nie śmierdzi. Więc gdzie oni jeszcze są? Bo za... Zrzucenie śmiertelnej półwłoki. Tego się nie spodziewałem. Czemu on umarł? Zamordowany? I to jeszcze wiemy przez kogo. Co ona właśnie chciała ode mnie? I kim ona jest? Czemu ona mnie zabiła? A właściwie poprzedniego mnie. Ale wiecie co? To nie jest takie złe, bo to, że on umarł, oznacza, że mamy znowu dostęp do Casusa Belli o całe królestwo, które zostanie wykorzystany przeciwko Mongolii. Więc myślę, że tam spokojnie zrobię jakieś cesarstwo. Posadzę tam swojego oczywiście jakiegoś krewnego. I wtedy będę miał taki solidny, taką solidną ścianę przeciwko tym wszystkim plemionom. Oczywiście Mongołowie w sumie już się rozbili, co nie zdążyłem tego nawet zauważyć. No ale wybiorę tutaj jakieś największe królestwo, do którego będę miał dostęp i coś z tym zrobimy. A w międzyczasie morderstwo, krew za krew. Niestety mój władca trochę się zestresował, bo jest sprawiedliwy. Ale właśnie sprawiedliwość wymaga tego, żeby ona odpowiedziała za swoje grzechy, a niestety nie mogę jej po prostu wsadzić do więzienia. O, on ma już na przykład rozwiniętą erudycję. No to teraz chcę wybrać skupienie na rozwoju, na zarządzaniu i będę mu rozwijał drzewko zdrowotne. Dlaczego mój mistrz szpiegów się nie wykazał w tej sytuacji i dlaczego zostałem zamordowany? Tego nie wiem, ale mianuję najlepszego dostępnego człowieka. Tutaj oczywiście też. Na kanclerza też. Mam już taki poziom centralizacji siły w swoim królestwie, że nie muszę patrzeć za bardzo na to, którzy wasale mnie lubią, bo no, nie zbuntują się przeciwko mnie. Teraz buntują się głównie chłopi. Tu już wybrałem, tak? Skupienie na zarządzaniu? Nie, nie wybrałem. I w sumie jest chłopak tutaj, cesarzewicz Janusz, który jest bez ślubu. Wybierzmy mu kogoś takiego dobrego z eugenicznego punktu widzenia. Czyli na przykład królewna z Japonii jest całkiem... z Laponii
jest całkiem dobra, bo posiada dwie cechy genetyczne, więc właśnie dwie z tych cech mogą się wzmocnić. No jest ta frakcja chłopska, ale ona za bardzo mi oczywiście nie zagraża. Co też mogę teraz zrobić, to mogę wzmocnić ród w końcu. Cała dynastia Piastów zyskuje silną krew, czyli dostaje małą premię do zdrowia, no ale ma zwiększoną szansę na dziedziczenie oraz na powstawanie nowych pozytywnych cech genetycznych, więc oczywiście wezmę to. No i zobaczmy teraz. No będzie za chwilę nowa frakcja chłopska, niestety. A, już właściwie jest. Dosyć szybko te frakcje powstają, ale to na wschodzie, dlatego że te ziemie są podpite, tak? Czy nie? Gdzie? Powiedzcie mi, gdzie? Co? Może w Rzymie? Aha, w Rzymie. To prawdopodobnie są wszystkie ich siły, więc po prostu muszę w Rzymie powołać jakąś małą armię. To nawet nie musi być, nie musi tam być żadnych chłopów, tylko zbrojni. No i powołają się na szczęście nie w 10 miesięcy, tylko w 10 dni, więc wojna będzie tutaj na spokojnie za chwilę wygrana. I wtedy będę mógł wrócić na wschód. Dobra, tutaj oczywiście nowi moi wasale przynoszą mi hołd, składają hołd, przynoszą darki. Dobra, powstanie chłopskie zostało rozwiązane. Mógłbym w sumie zwiększyć kontrolę w Rzymie, jako że właśnie tam nastąpił bunt i kontrola się przez to zmniejszyła. Troszkę więcej złota na miesiąc, wiecie. Jak to teraz wygląda w Łęczycy? Też jest zmniejszona kontrola. A, tutaj też był bunt chłopski, no tak. Jak ta kontrola się zwiększa pasywnie? Plus 0,2. No to w sumie Poznań jest znacznie więcej warty niż Rzym w tym momencie, więc Poznań będzie miał zwiększoną kontrolę. Wracamy teraz na wschód. Dolina Domu, tutaj Donu, tutaj są jakieś właśnie małe hrabstwa, więc nie muszę wypowiadać od razu wojny o całe królestwo. Aczkolwiek Dolina Donu, ile posiada ziemi? To jest tylko jakieś roszczenie, które mogę wysunąć. Okej, to jest władca z mojej religii. To jest jakiś potomek tych Piastów, których tutaj wcześniej osiedliłem. Piast Siachtepe, więc Piastowie tutaj już zaczęli się mieszać ze stepowymi ludami i tworzyć swoje własne podrody. No dobra, zaczniemy od tego władcy. Nie mam casus belli, no to też jest władca z mojej religii. To trochę mi w sumie utrudnia działanie. Jakbym mógł tutaj zaraz utworzyć na przykład Królestwo Zaporoża, to już bym miał de jure casus belli, więc żeby utworzyć Zaporoże, potrzeba mi jednej prowincji. Oni wszyscy są chyba właśnie z mojej wiary. Niestety. W tym przypadku. Więc muszę sfabrykować tutaj tytuł. Właśnie roszczenie do takiego tytułu. Ale dosyć szybko będzie ono sfabrykowane. Przyjmę zaproszenie na imprezę, ponieważ mój władca mógłby się odstresować. Przy okazji oni mi proponują tutaj okup zajęców. Dobra, to morderstwo zajmie 18 miesięcy, ale ma 95% szansy na powodzenie, więc będzie krew za krew. Dobra, on stracił no, 44 punkty stresu już teraz. Co jest całkiem spoko. Tutaj już mam punkt zbiorczy dla armii. To już go od razu postawię, jak najbliżej tego miejsca. No, najbliżej jest tutaj, no to wygląda. Mogę spłacić pożyczkę. Nie muszę jej w sumie spłacać. Nie ma takiej potrzeby. Za chwilę będę i tak inwestował dalej złoto w Polskę Wschodnią. Ponieważ Polska Wschodnia jest najsłabiej rozwiniętą częścią Polski, jak dobrze wiecie. Więc inwestycja taka zdecydowanie się powinna płacić, jako że celem serii jest maksymalizacja rozwoju. Tutaj jeszcze w Kostyninie. Dobra, właśnie straciłem już całe złoto, które miałem, więc nie będzie żadnej spłaty pożyczki. Możemy spojrzeć jeszcze raz na rozwój. Poznań 100, Gniezno 97. Właściwie całe otoczenie Poznania jest na wysokim pułapie. Łęczyca 91, Kraków 86. Więc głównie problem będzie z Pomorzem. Właściwie problem. No trzeba będzie po prostu chwilę poczekać, żeby to się stało, ale
Myślę, że większość tego, o ile nie będzie żadnych krucjat w międzyczasie i tak dalej, rozegra się poza kamerą. No jeszcze cała Polska Wschodnia, Płock, Czersk. Za Korczym to nie wiem, czy to jest w ogóle polski de jure. Jest. 56. Bardzo słabo, bardzo słabo. Tutaj 69, Sącz 68. Nysa była dosyć słaba, ale już przegoniła ten cały za Korczym. To jest chyba najsłabiej rozwinięta. Jeszcze jest Sterzyca, ale to już... Nie, to jest jeszcze polski. Też 56. No, będziemy działać. Właściwie działamy cały czas, ale będziemy działać bardziej... To będą działania bardziej wymierzone już w te prowincje, więc jak mój zarządca skończy swoją pracę w Krakowie i w Łęczycy, to zacznie pracować właśnie tam, bardziej na prowincji. Uroczystość na ziemiach tej morderczyni przebrzydłej. Siła spisku plus 5. Nie potrzeba mi siły spisku, bo siła spisku już jest maksymalna. Jak przejmę to hrabstwo, to będę mógł utworzyć tutaj lokalne królestwo, więc no będę miał już casus belli przynajmniej na resztę miejscowych władców. I potem jeszcze mam casus belli wojny religijnej o całe królestwo. Szantaż. Jaką ja mam czarownik? Jest to mój wasal. Jakie on ma statystyki? Przeciętne. Odmówię. Sekret został ujawniony, ale nie szkodzi. Nie chciałem mu dawać haka na siebie, ponieważ no jest ryzyko, że on by się wcisnął do rady i żeby zastąpił po prostu mojego zarządcę. I bym musiał wtedy go też zamordować. Dobra. Casus belli jest zrobiony. No to wypowiadam wojnę po prostu o swoje roszczenia. Do takiej wojny już żadni sąsiedzi się nie włączą. No chyba, że kogoś tutaj stać na najemników, ale chyba kogoś nie stać na najemników. No w sumie nie potrzebuję też całej armii, więc oni tutaj fajnie jakby się dali rozwiązać. Niestety nie dają się, bo są chyba za blisko wrogiej armii. No, nawet nie zobaczyłem bitwy. Niestety rozwiązałem bombardy. Ups. 9 miesięcy. O Boże. No dobra, poczekam. W tym czasie oczywiście mogę pobudować miasta. Za Korczym to była ta najmniej rozwinięta polska ziemia, chyba. Jeszcze jest Brześć obok, ale Brześć to już nie jest Polska. Jeszcze jest Łomża. Łomża ma 57, czyli taki podobny poziom jak właśnie ten cały za Korczym. Tylko że w Zakorczynie przesiaduje teraz Święty Zakon i tutaj też, więc nie mogę rozbudować miast, niestety. W Łomży akurat się coś rozbudowuje, ale mogę zlecić kolejne zlecenie budowy. 13 miesięcy to akurat idealnie, bo zdąży się załączyć ten bonus, który da 25 punktów progresowych. Dobra, wojna już zdążyła się w międzyczasie skończyć, nawet nie musiałem tam patrzeć. Radom też w miarę rozbudowany, jak na obecne możliwości. No dobra, to teraz tworzę tytuł Zaporoża. Kozacki tytuł. Tutaj jest ten lokalny piast, który jest przy okazji moim zarządcą, więc w nagrodę za dobrą służbę otrzyma tutaj nie hrabstwo Rzymu, tylko... O, to jest Królestwo Dzikich Pól, już nie Zaporoża. Dzikich Pól, ciekawe. Teraz mam dostęp do Doliny Donu. Mogę mu wypowiedzieć casus belli o całe de jure. Zobacz, sporne tytuły. Nie zaznaczył ich na mapie, nie wiem czemu. Ale rozegram to tak, że... No, moje wojska, te zaciężne, moi zbrojni, będą się jeszcze powoływali tak mniej więcej, sądzę, przez 3-4 miesiące. Więc czas wezwać ród. Czas wezwać ród. Aczkolwiek dom troszkę mi zmalał, bo oni wszyscy chyba potworzyli już swoje odłamy. Zwykli piastowie są w Polsce. Tutaj. Urban. Co? Ród Urban. Czy na przykład Anglii, jakbym chciał teraz wezwać, to czy oni nadal są wzywalni? Jako że to już nie jest odłam piastów typowo, tylko to jest ród Urban. To mnie właśnie ciekawi.
Mogę. Po prostu skończyły się grze nazwy i zaczęła im nadawać różne dziwne wymyślone nazwiska. Ale nie muszę go wyzywać tak naprawdę, bo ma całkiem daleko. Co mogę wezwać, to Litwę. Tutaj już jest Piast Iława, tutaj jest jakiś Piast Mustasari. Wiśniowiecki to też jest wzywalny ród, z tego co patrzyłem. Piast Hazdryk, Piast Żerów. No, całkiem dużo jest piastów, tyle mogę powiedzieć. Z połowa Europy nadal. Piast Mińsk, za chwilę będzie tutaj jakiś stepowy piast, ale to już taki typowo z mojego domu, więc spróbuję oczywiście tą armię powołać, aczkolwiek nie wiem, właśnie, no 4 miesiące, czyli dobrze to obstawiłem. Dobra, przyjmuję zaproszenie, popatrzę w międzyczasie, jak te wojska się powołują. Aczkolwiek wróg tutaj nie będzie stanowił zagrożenia. Uskrzydlony posłaniec. To zbyt ryzykowne i nie chcę płacić złota kolejnego. Więc nie będę się dokładał do tego, tej intrygi jeszcze bardziej. Artefakt skóra dzikiego dzika z Czarnobyla. Co? No, domyślam się, że w roku 1277 miało to całkiem inny sens niż dzisiaj. Ale chcę zobaczyć skórę dzikiego dzika z Czarnobyla. Skóra przeklętego rugacza. Okej, to nieważne, to chyba był artefakt, który właśnie uległ zniszczeniu, niestety. Dobra, teraz w sumie wezmę mu higienę rąk. Wezmę mu żelazne zdrowie i wtedy przejdę do rozwoju umiejętności zarządczych, żeby właśnie zdobyć tą centralizację. Tutaj za chwilę wszystkie moje wojska będą powołane. Zrób to, oczywiście. Zemsta. No i zginęła. Oczywiście te wojska nie są powołane. Znaczy, nie są potrzebne. Potrzebne są tylko bombardy. Niestety od razu nie da się sprawdzić, w której grupie te bombardy zostaną zrekrutowane. Oczywiście wyślę ich na tą bitwę, bo mimo tego, że nie są w pewnej sile i nawet nie mają ciężkiej kawalerii, to i tak powinni wygrać z tymi stepowcami. No, wygrają. Sami kusznicy i lekka kawaleria sobie tam poradziła. Tutaj ktoś dołącza do mojego dworu. Ja od razu idę na jego stolicę. A w międzyczasie sojusznicy powinni pokryć teren i zająć się oblężeniami. Więc w tym sensie w sumie powoływanie sojuszników jest wygodne, bo nie musicie oblegać wszystkich właśnie okolicznych zamków. Oczywiście tylko musicie ich pilnować, żeby nie zostali za mocno pobici w bitwie. Bo w przypadku sojuszników często się to zdarza. Ciężko im właśnie skoncentrować armię i tak dalej. Oba podejścia mają swoje plusy i minusy. Wysługiwanie się sojusznikami jest wygodne, aczkolwiek czasami jest ryzykowne. A jak macie bardzo mocno skoncentrowaną armię, to sami nad nią panujecie, sami możecie ją dobrze skoncentrować i przekierować, ale za to macie dużo wasali, a wasale lubią sobie zakładać frakcje. Dobra, które teraz de jure? Okej, takie jak chciałem. De jure zostało mi przyznane, to jak jestem daleko od stworzenia Cesarstwa Hazarii, które to oczywiście będzie tym tytułem, który nadam tutaj swojemu piastowi wschodniemu. To już jest Wołga Ural, więc to na pewno jeszcze jest potrzebne, to tutaj. De jure, casus belli. Niestety to chyba będzie tyle, jeśli chodzi o ten casus belli de jure. Bo Zaporoże się tutaj chyba mniej więcej kończy. No właśnie. Więc potem już tylko Kaukaz. A Kaukaz jest troszkę rozdzielony. Więc to będzie oznaczało kilka wojen, takich mniejszych. Ale takie właśnie mniejsze wojny to mogę sobie rozegrać poza kamerą. Oczywiście jak będzie jakaś większa, na przykład z tymi tutaj proto-ottomanami. Chociaż nie wiem, czy ona będzie większa. To już pokażę to. Ale na razie skupmy się na tym, co tutaj mamy. Jeszcze czeka nas kilka małych wojenek w tym odcinku, myślę. Wysyłam tutaj całą armię. Od razu rozgra się oblężenie z bombardami. To zajmuje normalnie moment. Nie.
Jak tam progres w ogóle? Tamczyca 92, Kraków 87. Tylko czas zwiększyć kontrolę, jak już tutaj jestem w Łęczycy. Radom 81, mimo że nigdy się bezpośrednio nie koncentrowałem na Radomiu, to już też jest bardzo mocno rozwinięty. No, ogólnie fajne jest to, jak w tej grze właśnie spływa rozwój na wszystkie okoliczne tereny. Podoba mi się to znacznie bardziej niż system rozwoju w Europie Universalis, gdzie wszystkie po kolei punkty rozwojowe musicie ręcznie ładować. Dobra, mam tutaj jeszcze jakiś de jure, ale jest to tylko kawałek tego Kaukazu. Mam za mało punktów pobożności, żeby powiedzieć wojnę o księstwo. Naprawdę. Dobra, muszę mianować marszałka i w takim razie oznacza to, że idziemy na pielgrzymkę do Wadowic. Więc... gdzie jest tutaj? Tutaj jest pielgrzymka. Wadowice, gdzie są Wadowice? Kurde, nie ma Wadowic. No dobra, no to w takim razie... drugą najlepszą opcją po Wadowicach jest Jeruzalem. Mam nadzieję, że tylko król nie zachoruje w międzyczasie. Czy jest tu jakieś jedno hrabstwo, na przykład to? I czy on jest... o, on jest urbanistyczny. Niestety. Tutaj przydałby mi się akurat władca, który ma wykształcenie dyplomatyczne, albo chociaż rozwinięte drzewko. Współczucie dla pogan? Nie, pogarda dla pogan. No, bo taki władca, który ma rozwinięte umiejętności dyplomatyczne, mógłby ich wasalizować po prostu bez posiadania na nich de jure. Ale niestety nie ma tutaj takiej możliwości, więc potrzebne jest trochę więcej wiary, co właśnie się wydarzyło. Więc teraz podbijamy okolice Azow. Księstwo Azowu. No i... dostałem wszystkich zbrojni. No wiem, że mówiłem ogólnie o tym, że granice Polski miały wyglądać ładnie. Ale napis jest ładny, zobaczcie. Zresztą, no, cały ten wschód zostanie wyzwolony przed postępem dalszym w tej kampanii. Więc nie ma się o co martwić, to jest tylko chwilowe. Dobrze jest być w domu, pielgrzymka dobiegła końca. Więc idziemy w sumie teraz do jego stolicy, tylko chcę do stolicy wysłać od razu bombardy. Reszta może sobie tutaj czekać po drodze. No, on chyba właśnie rozwiązał armię, jak zobaczył moją. Chyba za bardzo nic nie ma. Ma jakichś sojuszników, co mu daje łącznie 30 tysięcy wojska. Ale jest nadal słabszy ode mnie. Dobra, jako że on chce tutaj rozegrać bitwę, to ja przeniosę swoje bombardy na tą bitwę. 10 tysięcy właśnie pokonuje 30. Prosta, klasyczna przewaga jakości nad ilością. I muszę teraz na nim żądania, kiedy gra mi pozwoli. Na szczęście pozwoliła. No to mamy to księstwo Azowu, Azowia. Otrzymuje to ten piast. Co prawda nie jest z mojego domu, ale nie szkodzi. Nadam mu tytuły. Tu są trzy hrabstwa. Więc jesteśmy coraz bliżej utworzenia Chazarii. Mógłbym już dać niezależność Rusi Kijowskiej, ale będzie to troszkę źle wyglądało, kiedy będzie to tak rozdzielone, więc jeszcze na chwilę poczekam. I myślę, że to tyle na ten odcinek. Zostało tu dużo takich małych wojen, które można z łatwością rozegrać po prostu w minutę, więc nie ma sensu, żebyście to wszystko oglądali. Oczywiście w międzyczasie będę też kontynuował rozwój, bo o to tutaj przede wszystkim chodzi. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję Wam za zostawiane suby, lajki, komentarze, porady w komentarzach i tak dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.